Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy niesamowitych gości, którzy opowiadają historię projektowania swojego życia. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, tam na dole jest guzik subskrybuj, koniecznie na niego kliknijcie. Jeśli odwiedzacie nas ponownie, to lajki i komentarze są tym, dzięki czemu żyjemy. A dzisiejszym gościem jest Monika Mikowska z firmy Mobidik. Projektowo-badawczej Mobidik. Projektowo-badawczej. Tak. Ja to nazywam agencją. No, można kolokwialnie nas nazwać agencją UX-ową wręcz, agencją usługową, chociaż wolimy się przedstawiać firma projektowo-badawcza. Okej. Okay. To powiedz, jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? Tutaj mamy dość dużo akcesoriów, które nam w tym pomogą. Tak, które nas będą przez tą linię przeprowadzać. Dobrze. Wiesz A to co? Była linia? No teraz jak sobie o tym myślę, to tak, zresztą jest coś takiego, że jak patrzysz w tył, to tak, to widzisz linię. Kilwater, tak. To widzisz linię, a jak patrzysz w przód, to nie wiesz, w którą drogę podążyć. W twoim pytaniu jest słowo projektowanie i to słowo jest ważne, bo myślałam sobie o nim, czym ono jest i w ujęciu prywatnym i w ujęciu zawodowym. I najpierw chciałabym dodefiniować, czym to projektowanie jest w mojej opinii. Projektowanie to jest po pierwsze słuchanie, i siebie, swojej intuicji, i tego, co otoczenie mówi, co ludzie, których spotykasz, mówi. Drugie to jest wnioskowanie, czyli łączenie kropek na podstawie tego, co sobie pomyślałeś, poczułeś, usłyszałeś, to wyciąganie wniosków no i właśnie, niekoniecznie też wyciąganie wniosków na bieżąco, bo czasem jest tak, że coś zajmuje czas. A trzecia rzecz, która się z tym projektowaniem wiąże, to działanie. Wykonywanie działania, podejmowanie działania. O tym, co się usłyszało i zdecydowało, tak? Które często też wymaga zmiany, iterowania, czyli to nie jest tak, że no po prostu idę do przodu i każdy krok jest krokiem w przód. Niektóre kroki są krokiem wstecz albo totalnie właśnie w innym kierunku. Więc jak tak sobie zdefiniujemy projektowanie, to mogę właśnie zacząć opowiadać, jak to wyglądało. To zacznijmy, bo ja tam mam jeszcze parę pytań pomocniczych, tak? Więc projektowanie mojego życia, tak jak sobie o tym myślę świadomie, to chyba zaczyna się na drugim roku studiów dziennych, gdzie idę do pierwszej pracy, agencji reklamowej, stąd właśnie mój pierwszy gadżet taki. To jest badge? To jest płyta CD, co prawda taka dosyć specyficzna. Moja pierwsza praca polegała na tym, że byłam handlowcem w agencji reklamowej i sprzedawałam reklamy na płycie CD. Poszłam do tej pracy dlatego, bo chciałam zrobić na komputer. A kto by kupił reklamy na płycie CD? No kupowali. W Głosie Wielkopolskim. Okay. W gazecie jako dodatek do Głosu Wielkopolskiego, bo wtedy mieszkałam w Poznaniu, urodziłam się w Poznaniu. Więc to była moja pierwsza praca, którą mogłam dostać chyba bez żadnego doświadczenia. Aż dziwnie, jak się ta praca podobała? Nienawidziłam jej. To po co tam byłaś? Bo chciałam zrobić na komputer. Zarobiłaś na komputer i? I szef mi mówił, że wychodzi mi to sprzedawanie, że jestem dobrym sprzedawcą. A ty się zwolniłaś? Nie, bo jeszcze to trochę sobie tam posprzedawałam. Okay. Tych reklam, doskonaliłam sobie tą sztukę. Chyba mi się spodobało też pracowanie i w ogóle stwierdziłam, że fajnie jest pracować, więc kontynuowałam. Generalnie sprzedajesz w tej chwili też, tak? Ja mówię sobie, że jestem, całe życie mówię sobie, że jestem sprzedawcą. Okej. Okay. Handlowcem, sprzedawcą, chyba sprzedaż też jest takie brzydkie słowo, to znaczy ludzie nie lubią tego słowa. A handlowiec jest ładny? Też nie. Handlowiec, sprzedaż w Mobidiku na przykład też, jak rozmawiamy sobie z zespołem o sprzedaży czy o procesie sprzedaży, to widzę, że ludzie mają taką jakby... tak się usztywniają troszkę na to słowo. Więc na przykład zamieniamy sobie słowo sprzedaż na onboardowanie klienta do firmy. Albo growth hacking, I tak? Wtedy to lepiej... Business development. I wtedy to lepiej brzmi, tak. Buzzwordy temu pomagają. Ale ja nie boję się o sobie powiedzieć, że w sumie całe życie byłam sprzedawcą. Przez wszystkie prace byłam sprzedawcą, teraz też jestem sprzedawcą pewnej idei, pewnej wizji, pewnego mindsetu, sposobu życia. To ja przeskoczę. No. To co robisz w tej chwili? Co robi Moby Dick i co ty w nim robisz? Ja prowadzę tą firmę, zarządzam tą firmą. Założyłam tą firmę 7 lat temu. Ile osób w niej pracuje? 27, nie wszystkie Mieliście 2,5 miliona obrotów w zeszłym roku z jakiejś gazety. Wyczytałem, tak. W tym roku będzie więcej? W tym roku 3,5 miliona. Ale to jest w ogóle ciekawe, ponieważ... Przy ilu osobach? 20 kilku. Wow. Tak bym powiedziała, kilku, no bo to się też zmienia na przełomie roku. W zeszłym roku mieliśmy kilkanaście osób, teraz 20... Siedem. Ale jesteśmy ciekawą firmą, ponieważ jakby działamy na rynku IT,
Ja lubię IT mówić, czy jesteś... marketingu? IT. Nie. Ale nie. UX to jest... UX to jest jakby produkt, to jest kreowanie doświadczeń użytkowników, doświadczeń klientów, którzy korzystają z określonych produktów. Ale nie macie programistów. Cyfrowych. No właśnie nie. I to mam na myśli, jak mówię o tym, że jesteśmy wyjątkową firmą, bo nie jesteśmy takim typowym software house'em, który właśnie programistów posiada. Mamy projektantów, badaczy, menadżerów produktu. To, co sprzedajemy, mówiąc bardzo prosto, to badania i projektowanie. Mhm. Wnioski z badań są szalenie ważnym wkładem w projektowanie, w to, jak mają wyglądać produkty cyfrowe, albo jak mają nie wyglądać. Czyli wy wchodzicie do klienta przedtem, zanim aplikacja jest pisana, tak? Tak. Albo tak, wchodzicie tak. potem, żeby ją naprawić. Bardzo często, w ogóle też częsty scenariusz naszej sprzedaży, że klient do nas przychodzi, bo ktoś im spieprzył robotę i wtedy wracają do nas. Okej. Okay. Czyli w baku jest dobrze napisane, a frontend jest niedziałający, tak? Tak, no albo, no nie wiem, aplikacja mobilna jest kopią strony internetowej. Wielu klientów tak do nas trafiło, okay. że była kopią strony internetowej. Albo klient patrzył na to i mówił, że kurde, czegoś tu brakuje, ale nie wiem czego. Mhm. I to różni klienci, bo nawet bank z Arabii Saudyjskiej do nas tak trafił. Aha. że, to jak was znalazł? Z polecenia Crédit Agricole. Zrobiliśmy dobrą robotę dla Crédit Agricole. Tam robiliśmy audyt ich aplikacji mobilnej przed premierą. Mieliśmy robić tą aplikację, ale z kolei były takie wymogi, że firma musi posiadać równocześnie u siebie in-house'owo i projektowanie, i development. Nie mogliśmy występować z partnerem programistycznym. Więc tam pracowaliśmy przy audycie, przy badaniach, a tuż przed startem wdrażali nasze rekomendacje jeszcze. Całkiem dobrze zresztą ta aplikacja wystartowała na rynku jako jedna z ostatnich bankowych. Kiedy ich zaprzyjaźnieni menedżerowie w tej samej grupie kapitałowej szukali... To zapukali do was. Szukali kogoś do pomocy, bo deweloper z Hiszpanii nie ogarniał, czym ten UX jest, to dostali namiary na nas. To też było śmiesznie, w ogóle śmieszna historia, no, albo trudna historia, bo to był weekend majowy, 2 lata temu, kiedy właśnie... A w Arabii Saudyjskiej nie obchodzi się tak samo święta 3 maja. Nie. I jest właśnie weekend majowy i Konrad z Crédit Agricole mówi, że będą dzwonić. Zadzwonili i mówią, że jest właśnie do... że oni potrzebują pomocy w rozmawianiu z tamtym deweloperem, że jakby oni nie wiedzą, co jest nie tak, więc potrzeba jakby porozmawiać. No i spoko, ale okazało się, że ta rozmowa musi się odbyć jakby fizycznie w Barcelonie, 2 dni później. No więc pierwsze jakby trzeba się do tego przygotować, a poza tym trzeba wytypować też osobę, która pojedzie. No i jako jedyna osoba, która nie była w projektach jako tako i nie mogła sobie pozwolić, to byłam ja, która jechała po 2 dniach do Hiszpanii z przedstawicielami Banku Arabskiego, żeby... programistom z Hiszpanii powiedzieć, że zrobili kiepską robotę. Okay. Także to było doświadczenie... To wracając do Poznania, tak przeskoczyłem, żeby wiedzieć, tak. dokąd dojdziemy, bo tutaj trochę boję się tej ścieżki przez te wszystkie rekwizyty. No, szybko będziemy o nich mówić. Z Poznania przeprowadziłaś się do Wrocławia. Tak. Czemu? Bo mnie ściągnął Tomek Karwatka do Jan Media. Okej. Wyłowił mnie gdzieś tam z agencji Tomek kiedyś mi agencję sprzedawał, ale nie kupiłem, tak? Pamiętam. Jak się zmieniał w software house. No. Mieliśmy taką rozmowę. No i ściągnął cię i co? I ściągnął mnie, po czym sam odszedł z tej firmy. Mhm. I mnie tam zostawił zamiast siebie, więc ja tam zajęłam się sprzedażą i prowadziłam sprzedaż. Stąd właśnie tu jest jeden gadżet na tym... Oklejony, bo nie reklamujemy firm, które nam za to nie płacą. Ale ja już mówiłam, tam Bank Saudi, Francji, Crédit Agricole, to teraz też bym mogła wymienić. To wyślemy im potem rachunki. Dobrze. Bo tam się nauczyłam jakby współpracy z dużymi markami. Wcześniej pracowałam na małych... Z małymi firmami. Wcześniej w agencji jeszcze poznańskiej, interaktywnej. Pracowałam z różnymi firmami i tam nauczyłam się z kolei ogromnej elastyczności i mobilności, bo ja pamiętam, w 14 miesięcy w Poznaniu pozyskałam 70 partnerów na CMS-a, jeżdżąc po całej Polsce. Tydzień w tydzień jeździłam w delegacje, w różne miejsca. Skąd brałaś na to energię?
Z kosmosu. Z kosmosu, dosłownie czy w przenośni? Nie wiem, dosłownie i w przenośni. Tak sobie czasem myślę, że chyba tak. Nie potrafię tego wytłumaczyć, okay. Ale pewnie tak. Jesteś we Wrocławiu, pracujesz w trzeciej już agencji, tak? No jeszcze była, chyba z takich dużych to tak, ale jeszcze po drodze na przykład miałam epizod w call center, pracowałam na słuchawce, sprzedawałam przez telefon pozycjonowanie stron internetowych. Możesz sobie wyobrazić, jakie to jest wyzwanie sprzedać mechanikowi, który właśnie wyjechał spod samochodu, naprawiając ten samochód, odbiera słuchawkę od przypadkowej osoby i ta osoba próbuje mu... I ma tą stronę, co i tak już jest ewenementem na mechanika, tak? Tak, i zwłaszcza, że to jest rok 2004 bodajże. Okay. Jeszcze miałam też epizod w kawiarence internetowej, ale tak, jeśli chodzi o te agencje duże, to tak. To jesteś we Wrocławiu, prowadzisz sprzedaż, budujesz to. Uczę się właśnie pracy z dużymi markami. Okazuje się, że mogę wszystko, tak jakby złapałam bardzo wiatr w żagle, i zarówno i prywatnie, i zawodowo. Bo zawodowo jakby wchodziłam na też te chyba swoje najwyższe levele, jeśli chodzi o klientów. Bo jak się uparłam na to, żeby jakiś przetarg wygrać, to jest taki jeden z przetargów, na które byłam maksymalnie zakręcona, nie było absolutnie planu B, żeby wygrać stałą obsługę, już powiem, z Nivei, bo kurczę, mówiłam tam tych wcześniej, to już będę wymieniać. Dobrze. Więc jak potrafiłam wskoczyć na tego typu klientów i praktycznie realizować też cele sprzedażowe, które potem też sama sobie zaczęłam ustalać w tej firmie, no to miałam takie poczucie, że absolutnie mogę wszystko. I jeszcze do tego dochodziło poczucie jakby w tym życiu prywatnym, że też mogę wszystko, bo... Czyli chodziłaś po wodzie, nie zostawiając kółek? Tak. Okej. Okay. Ale bo to jest ważne też, bo... Urodziłam się, pracowałam na początku w Poznaniu, studiowałam w Poznaniu, więc też mieszkałam z rodzicami, więc nie miałam takiego momentu, jak dużo ludzi ma, że wyprowadzają się z rodzinnego miasta na studia i tam odpalają manetkę, wielkie imprezy, przyjaciele. A ty to zrobiłaś po studiach? Ja to, nie, w trakcie, no bo ja to byłam na trzecim, czwartym roku, jak ten coś, ja pracowałam, ja studiowałam na studiach dziennych. W Poznaniu? Tak. I pracowałaś we Wrocławiu? Tak. Więc to też jest dosyć... I dojeżdżałaś jakoś regularnie, czy zrobiłaś sobie indywidualny tok? Tak, potem na czwartym roku zrobiłam indywidualny tok, ale na trzecim roku też mi zależało, żeby wybrać kierunek studiów, który będzie mi pozwalał zaliczać w sposób zdrowy, a nie jakiś chory. Studiowałam ekonomię, więc jakby zależało mi na tym, żeby nie wkuwać rachunkowości na przykład, tylko żeby wybrać sobie publicystykę ekonomiczną i public relations. Na tym kierunku, na tej specjalności dużo się pisze. Więc jakby pisząc teksty różnego typu, no łatwo mi było te studia zaliczyć, a przy okazji nauczyłam się niebywałej umiejętności, która się okazała niezbędna potem w dalszej pisania karierze. Ofert i pisania tekstów? Nie. Jestem Mobi, tu mam na myśli, czyli bloga, którego wystartowałam w 2012 Ale roku. Ale to Jestem Mobi jest, znaczy ta domena miała być aplikacją randkową. Tak. Tak. I nie wyszło, 2007. Nie wyszło ci zebranie funduszy na to, czy też przekonanie ludzi, żeby chcieli w to zainwestować. Funduszy tak? Niekoniecznie, ponieważ miało być to finansowane przez firmę, w której ówcześnie pracowałam, więc fundusze jakby... Znaczy nie zrobiłaś startupu, tylko próbowałaś wewnątrz coś urosnąć. Tak? No to miał być startup, to nawet w prezentacji mojej to się nazywało, prezentacji startup. PowerPointowej nazywał się startup, gdzie jeszcze w 2007 roku o startupach się nie mówiło tyle. A do tego mnie zmotywował ten oto telefon. Bo? No bo jakby miałam takie poczucie, że korzystanie z internetu na telefonie będzie prostsze niż na tym. Okej. I to było tak żmudne i tak trudne, że jak miałam poczucie, że... To jest 2007, to jest jeszcze przed iPhone'em. To jest przed iPhone'em, bo ta prezentacja, która jest zresztą opisana na Jestem Mobi, ten pomysł na to... Czyli na WPS-ie to robiliście. Jest to... chcieliśmy... Znaczy nie, na niczym tego nie robiliśmy, bo jakby nie zebrałam ludzi do zespołu, ponieważ jak ja mówiłam o tym, że ten pomysł miał... był oparty na geolokalizacji. Zakładał to, że ludzie będą chcieli dzielić się swoją lokalizacją samodzielnie, dobrowolnie, że będą jechać na przykład z Poznania do Warszawy w delegację, będą chcieli wieczorem wyjść do kina z nieznajomym, z nieznajomą i będą podawali... To się Tinder nazywa teraz. Teraz to się nazywa Tinder, ale jeszcze po drodze było innych mnóstwo startupów, które podobną rzecz robiły, no ale jakby w 2000... To co ciebie nauczyło to doświadczenie, że miałaś pomysł, który z perspektywy czasu jest dużym sukcesem, tak? A to by nie udało się tego uruchomić.
trochę też, tam jest kilka wniosków, że nie ma co się spinać, tylko robimy dalej, czyli jeżeli nie zebrałam ludzi, którzy nie poparli tej idei, prezes popierał, ale zespół, nie. Zespół mu pukał się w głowę i mówili: Monika, kto ci się będzie zgadzał na lokalizację? Więc ja mówię: okej, dobra, to nie, to ciśniemy dalej. Więc zajęłam się tematem... Blogu. Blog jest później. Niwei, tego typu klientów. Potem jeszcze niedaleko potem pojawiło się właśnie pierwsze dziecko, także włączyłam sobie inny projekt. Więc to mnie tego nauczyło, żeby iść dalej, ale też to, co mnie tego nauczyło, to, że wszystko ma swój czas, że to niekoniecznie jest stracone. I trzecia rzecz, takiej wiary we własną właśnie intuicję, bo jak się potem okazało, sam wymieniasz Tindera i wszystkich innych i no wiemy, co się stało z lokalizacją, geolokalizacją i to jak... A wracając do kolejnego projektu, jak posiadanie dziecka wpłynęło na twoje szaleństwo w podróżach i w pracy i tak dalej? Przemodelowałaś ten sposób pracy, czy jak to zadziałało? Przy pierwszym dziecku na 2 lata się totalnie wyłączyłam z pracy. Czyli po prostu zrobiłaś sobie wolne? Zrobiłam sobie wolne, ale to też dlatego, że chyba mnie zaskoczyło. Zaskoczyła mnie rzeczywistość. Posiadania dziecka. Chciałam bardzo. Mhm. Bardzo chciałam dziecko. Co śmieszne jest też, że za pierwszym miesiącem starań udało mi się zajść w ciążę. Udało nam się zajść w ciążę. No, do tanga trzeba dwojga. Ale, dokładnie. Okej. Okay. Ale zaskoczyło mnie to, że jakby ta rzeczywistość nie jest taka kolorowa, jak obiecywali w szkole rodzenia. W szkole rodzenia obiecywali cud narodzin. Warto obejrzeć film Tuli, tak? Gdzie ona opowiada, pokazuje historię właśnie matki, która sobie nie radzi i tak dalej. No to ja też myślę, byłam zaskoczona tą rzeczywistością. Okej. Okay. Jakby mówię o tym, i też chcę o tym mówić chyba wprost i transparentnie, o tym aspekcie jakby prywatnym. Czyli mówiłaś, że latałaś na najwyższych poziomach zawodowych i to nagle wszystko musiało się zmienić, tak? Tak. Jak sobie z tym poradziłeś? Chyba musiałam sobie dać też dużo czasu, bo jak sobie teraz o tym myślę i pamiętam, przypomniałam sobie 5. dzień w szpitalu, bo też nie chcieli mnie wypuścić z córą szybko. I te wszystkie emocje, gdzie miałam ochotę albo sama skakać przez okno, albo wyrzucać dziecko za okno, to wszystko potrzebowało absolutnie... Czasu. Czasu, no. Ale wiem, że depresja to jest bardzo poważna choroba i nigdy nie rozmawiałam o niej ze specjalistą, ale być może gdzieś tam zahaczałam o te stany mniej więcej rok po pierwszym dziecku, bo no, trzeba było się tej rzeczywistości absolutnie nauczyć. Brak snu, ciągłe powtarzalne obowiązki. Wyrzeczenie się siebie, że teraz właśnie jest ważniejsze dziecko i jego potrzeby. No, to był projekt, który rozumiem, że z sukcesem rozwinęłaś. Dziecko? Powiedziałeś, tak, że nazwałaś to projektem, dlatego tak się czepiam, tak. Nie? To jest za projekt, to jest swoje życie i tak dalej. I w tym czasie prowadziłeś bloga? Nie. To było tak... Zrobiliśmy taki objazd od bloga, bo zaczęłaś o blogu. Jestem Mobi. Tak. Jestem Mobi pojawił się w 2012. Okay. Córka 2010. Jestem Mobi 2012, chociaż domenę Jestem Mobi kupowałam w 2007. Pod projekt z tą Nokią. Z geolokalizacją. Tak. Dokładnie tak. 2012, bo to było też tak, że jak wróciłam do pracy po dziecku, Alena poszła do żłobka, a ja wróciłam do pracy, to też zwróciłam uwagę na to, jak szybko już się rozwinęły te rozwiązania mobilne. Czyli te 2 lata przerwy zauważyłaś taki skokową zmianę, tak? I też popularność w Polsce, że tych aplikacji mobilnych tworzy się coraz więcej. To już iPhone'owe czasy. Absolutnie. I też w Polsce, czyli już nie tylko za granicą, ale w Polsce też to było. I postanowiłam tą domenę zużyć na bloga, który jeszcze działał wtedy w ramach firmy, w której pracowałam. Robiłam to indywidualnie, niezależnie, będąc jakby właścicielką cały czas tej domeny, ale próbowałam też tą firmę przekonać do tego, że to już nie ma co czekać. Jakby jeżeli chcemy dobrze robić internety, to trzeba robić je mobilne. To trzeba również robić je mobilne. No ale idąc dalej... Nie do końca trafiłam na podatny grunt, to znaczy tam ta firma
nie chciała się zmieniać. Jak mówiłam na początku o tych zmianach, o tej gotowości do zmian, do piwotowania, no to w przypadku rozwiązań mobilnych uważam, że trzeba było wymienić plus minus 60% wiedzy o projektowaniu dla webu w kontekście projektowania mobilnego, a jeżeli ktoś, wiesz... No Facebook siedzi... się prawie wywrócił przecież, jak mobile wszedł, nie? Musieli mocno... No, dokładnie. Zmienić swoją strategię, tak? Tak. No ale po prostu też umiejętności, kompetencje, których musisz używać do projektowania, do programowania. Mhm. Jeżeli siedzisz sobie na ciepłym stołku i wszystko się zgadza i wszystko jest okej, no to jak nie musisz się zmieniać, to ktoś... To po co się zmieniać, nie? A ja miałam ogromną ochotę, ogromną zajawkę i mówiłam, że drugi raz już tego tematu nie odpuszczę. I postanowiłam odejść z Jan Media, odejść z pracy etatowej i założyć własną firmę, Mobidik właśnie. Wow, to duża decyzja. Tak, i trochę na wariata myślę też, bo nie miałam żadnych oszczędności. Nie była przemyślana? Nie była jakaś taka ten? To było takie chyba z dzieckiem, czyli że bardzo chcę zrobić sobie dziecko. I miesiąc później już jesteś w procesie, tak? Jak widzę już test ciążowy z dwoma kreskami, to mówię, czy na pewno chciałam? A tu się zwolniłeś, rozumiem, i nie bardzo miałeś ten... No nie, to zawsze, ale zawsze mogłaś pójść do pracy przecież, do innej... Z jednej strony tak, ale nie, jeśli chodzi o Mobidika, to nie miałam planu B. Stwierdziłam, że to absolutnie wyjdzie, tylko że na wariata pod tytułem no, nikt nie uczy nas przedsiębiorczości, nie nauczyłam się tego na studiach, nie? A muszę ci powiedzieć, że to jest temat, który pojawia się tu bardzo często wśród gości, że ta przedsiębiorczość w Polsce jest trochę tabu. Jak ludzie są bogaci, to są źli i tak dalej, i tak dalej. Tak, albo ukradli, jak się pierwsze dwa lata, ja sam to odczuwałem po dużej korporacji, pierwsze 2-3 lata w przedsiębiorczości są drogą przez mękę. Mhm. No to jak to wyglądało? Czyli wskoczyłaś w to i? No i musiałam sobie pomóc medialnie. Na czym polega pomoc medialna? No to Jestem Mobi było pewną trampoliną. Okej, czyli miałaś blog, który działał i generował klientów, tak? Wiesz co, nawet nie generował klientów, generował zainteresowanie też moją osobą. Byłam zapraszana na konferencji, gdzie rozmawiałam o tych rozwiązaniach mobilnych. Ja miałam taką ogromną, cały czas mam taką... No pierwszym klientem był Michał Jaskulski, tak? Nie pracowałam z nim, z Bolkiem Drapellą. Okej, ale Morizon generalnie. Tak, i jeszcze Play na przykład, to byli pierwsi klienci. Tylko że Play jest akurat klientem, z której ze współpracy nie powstała żadna aplikacja. To też jest jakby ważna cecha... Ważna charakterystyka naszej pracy, że czasem ze współpracy nie powstają produkty cyfrowe, bo czasem lepiej ich nie robić. Ale to jest wartościowa lekcja, za którą firmy są gotowe zapłacić, bo to jest tańsze niż zrobienie produktu, który nie wyjdzie. Tak? Dokładnie tak. Więc mamy w portfolio dużo takich klientów, którzy... Zresztą w internetach jest opisany case Press Service Monitoring Mediów, który w ogóle klient zgodził się na to, żeby upublicznić, jak to było i dlaczego. Że nie zrobili. Chcieli bardzo aplikację mobilną, a z badań właśnie i z takiej analizy strategicznej wyszło, że można optymalizować i rozwinąć ich obecny serwis, obecną platformę, niż robić nowy produkt, który będzie dużo kosztował. A rozwinięcie obecnej platformy jest prostsze? Jest prostsze, jest bardziej potrzebne, to daje im szybsze efekty. Powiedz mi, czyli podjęłaś decyzję trochę emocjonalnie, wychodząc To było bardzo złości. Emocjonalne, tak? Na złość, ponieważ... Taki pip i było bardzo emocjonalne. To jest odcinek, ponieważ... który oznaczymy explicit chyba na iTunesie. Ponieważ dotarłam do ściany, bardzo chciałam, ja waliłam głową w mur wręcz w tej firmie. Kurde, trzeba robić ten mobile, trzeba robić rozwiązania mobilne, nie ma innej opcji. Ale jak już po raz któryś odbiłam się od tej ściany, już mnie tak bardzo bolało wszystko, czoło, łokcie i kolana, to stwierdziłam, no po prostu nie ma innej opcji, będę robić swoją firmę. Robiliśmy ją we dwójkę z Mirkiem, który jest współzałożycielem Mobidika, dzisiaj jest też moim mężem, drugim mężem. On był mężem, jak zakładaliście spółkę? Spółkę zakładaliśmy w tym roku. A to nie mieliście spółki? To ile lat ta firma działała? Jako działalność gospodarcza? No, tak, jego. A, jego. Aha, dobrze. Tam było parę takich jeszcze właśnie wątków formalnych, na które nie starczy nam tu czasu dzisiaj. Dobrze. Tej wersji się trzymajmy. Więc nie rozwijajmy akurat. A powiedz, jak wyglądała ta przedsiębiorczość na początku? Czyli we dwójkę zakładaliście firmę? We dwójkę zakładaliśmy. We dwójkę się zwolniliście? Nie. Ja zwolniłam się pierwsza, ponieważ my też równolegle zaczynaliśmy ten nasz związek, więc to byłoby dosyć szalone, żeby równocześnie odejść z pracy etatowej i no, bez żadnych oszczędności, bez żadnych klientów, bo też na przykład jest coś takiego, że jak się odchodzi z jednej agencji, to się bierze klienta i zakłada się swoją agencję z tym klientem. Ale tego nie zrobiłeś? Nie. Okay.
no jakby nie miałam ani takiej zajawki i trochę też no mi... Trochę mało etyczne, nie? No to też. Mhm. To też do tego zmierzałam. Więc jakby... I co też śmieszne z tym Moby Dickiem było tak, że my byliśmy osobami, które nie potrafiły wytworzyć fizycznie produktu, który ostatecznie sprzedawaliśmy. No, ponieważ ja byłam handlowcem, mhm. a Mirek był project managerem. Mhm. Więc nie mamy umiejętności ani to programistycznych, jak to ani graficznych. Ludzi? Tak, zaczęliśmy zatrudniać ludzi, pracując na freelance, jeszcze z nimi. Czy... Pracując jeszcze na początku z nimi part-time'owo. Mieliśmy zespół rozczłonkowany po dwóch miastach, i we Wrocławiu, i w Katowicach. Mhm. Z Kubą pracowaliśmy we Wrocławiu, z Mariuszem Bartkiem pracowaliśmy w Katowicach, więc jakoś tak po godzinach udało się tworzyć taką wielką bańkę, że hej, powstała nowa agencja. To powiedz, czego nauczyłaś się w pierwszym roku działania jako przedsiębiorca? No, że jeżeli nie ma planu B, to jest to bardzo dobra opcja na życie, ponieważ... Musisz mi to wytłumaczyć bardziej. Jeżeli się w coś bardzo, bardzo wierzy i dąży się do tego... A to plan B nie jest potrzebny, bo tylko by zakłócał falę, tak? Tak, okay. Tak. Więc to tak też było. Więc to był pierwszy rok. Chociaż no, Moby Dick istnieje 7 rok. A pierwszy rok był na zysku, na stracie? Wszystkie były na zysku. Od samego początku? No, czy pierwszy, zależy jak liczyć pierwszy, bo pierwszą fakturę wystawialiśmy w listopadzie 2012 roku, no to pierwszy rok ma te 2 miesiące kalendarzowe. Tak? Następny rok już, tak? Ale nie, no na zysku, bo jakby koszty osobowe staraliśmy się, żeby były niższe niż te przychody. Więc mamy 7 rok działalności. Ja mogę powiedzieć, że ja dopiero w tym roku czuję się przedsiębiorcą. W tym roku zostałam przedsiębiorcą. Stąd tu taka, wiesz, pieczątka, kolejny artefakt, jest prezes zarządu napisany. Monika, prezes zarządu. Że ja dopiero po 7 latach działalności polubiłam przedsiębiorczość, wiesz. A czemu zrobiliście to przekształcenie tak późno? Tam też jeszcze jest po drodze historia ze wspólnikiem, którego dołączyliśmy do nas. Zawsze mówiliśmy, że będziemy chcieli zapraszać ludzi do współpracy, którzy pomagają nam rozwijać biznes. Współpracy w sensie współudziału. Tak, współudziału. W przedsiębiorstwie. Dokładnie. Mhm. Więc mieliśmy jeszcze jedną, zakładanie jednej spółki, która była właśnie z tym wspólnikiem. Potem jej rozwiązywanie. Jeszcze w ogóle była taka śmieszna sytuacja, trochę przypadkowa, w związku ze zmianą nazwy i z formalnościami, które się działy. Bo też padł pomysł, że zmieniamy nazwę na bardziej uniwersalną, mniej kojarzącą się z rozwiązaniami mobilnymi. Mhm. Więc my też zakładaliśmy tą pierwszą spółkę na inną nazwę, potem odkręcanie tej nazwy. Więc a dużo zajmujecie się innymi rzeczami niż mobile i UX? Mówimy o sobie, że budujemy produkty cyfrowe. Produkty i usługi cyfrowe. I na przykład ile produktów niemobilnych procentowo no to ostatnia realizacja. Ostatnia nasza realizacja, o której zaczyna być powoli głośno, to jest razem z M-Element, spółką technologiczną M-Banku, mieliśmy przyjemność pracować nad integratorem płatności, PayNow, bramką płatności. No więc to nie jest ani chyba mobile, ani serwis, ani platforma, to jest wiesz, po prostu... No to jest bramka, to po wszystkich platformach musi być dostępne, dokładnie, tak? Więc jakby to jest bardzo duży projekt. Badania robiliśmy też dla trzech grup, dla trzech segmentów. Bo i dla użytkownika, który płaci przez internet, i dla merchanta, i dla dewelopera, który to ma wdrożyć na sklep. Więc przejechaliśmy przez, jeśli chodzi o projekt badawczy, to przejechaliśmy przez 17 miast Polski. A jak taki projekt się zdobywa? Jak taki projekt się zdobywa? Najpierw się przegrywa inny, potem się pisze o tym na Jestem Mobi, potem się liczy, że ktoś... Przegrałaś bank... Któryś bank. Któryś bank. Nie powiedziałam nigdzie, który. Jakiś bank przegrał. Mi się jakoś nazwa kojarzy, ale jak nie powiedziałeś, to nie będę mówił. Czyli przegraliście projekt do banku i napisałeś na ten temat artykuł, tak? Znowu na fyk. Na Jestem Mobi. Na fyk. Byłaś trochę zdenerwowana. Jeśli już jest explicit, możesz mówić, jak chcesz, będziemy musieli to na iTunesie zaznaczyć. Więc tak. I napisałaś, jak powinna wyglądać... Jak powinny wyglądać przetargi. Czyli klient... Mikowska chciała nauczyć dużą korporację robienia przetargów. A duża korporacja pokazała ci duży środkowy palec, rozumiem, ta pierwsza. Znaczy najpierw ja chciałam jej pokazać i powiedzieć, nie będziemy robić projektów graficznych do przetargów, ponieważ to jest bez sensu. Nie dość, że za darmo to jest jedno, że wymagacie bardzo wiele za darmo, to jest dla mnie absurdalne. Pójdźcie do mechanika poprosić o darmowe konsultacje, zobaczymy, co wam powie.
Więc to jest jakby jeden aspekt, ale drugi, o wiele ważniejszy też z mojego punktu widzenia, że jeżeli chcemy robić dobrze ten UX, czyli projektowanie doświadczeń klientów i rozumienie tego biznesu, to my najpierw musimy zdobyć dużo materiałów o tej firmie, zrozumieć strategię, jak ona działa, zrozumieć cele, jakie ona będzie miała, zrozumieć problemy użytkowników i na tych fundamentach dopiero możemy coś projektować. Więc wiesz, jak wyglądają przetargi w korporacjach. Jest napisany brief, który ma kilka stron, absolutnie nie zawiera tych informacji. Napisałem briefy do briefów i to wiem, jak to wygląda. Nie zawiera informacji, które są tam potrzebne. Jak agencja wysyła pytania do klienta, to dostaje odpowiedzi. Na tym etapie nie udzielamy tych informacji. No więc ja mówię, kurczę, no nie da się tego zrobić dobrze i po bożemu, więc jakiś czas... Jak ta apka tego banku działa? Dobrze. Ta, co was nie przyjęli? Tam była stała obsługa na wszystkie jakby touchpointy digitalowe i na aplikację jedną, drugą, serwis internetowy. Tam całkiem dobrze sobie radzą, tak? Dobrze sobie radzą. Ale na tym zdenerwowaniu tak. Z powodu tego, że klient was odrzucił, bo nie spełniliście warunków przetargu, napisałaś artykuł. Tak, napisałam artykuł, który się nazywał właśnie Nie pracujemy za darmo, który był poszerowany w różnych miejscach, również na przykład na wirtualnych mediach. Ludzie w ogóle chcieli ze mną rozmawiać w różnych miejscach na ten temat. Ale ludzie z agencji, czy ludzie... Ludzie z mediów, z agencji też, że wreszcie coś zróbmy. Ale klienci niekoniecznie. No klienci mogli się tak poczuć też trochę przyparci do muru i mówiący, że hej, robimy tak, no bo agencje też nie są fajne. I absolutnie się z tym zgadzam. No, są fajne i niefajne. Absolutnie się z tym zgadzam, że jakby medal ma dwie strony i nóż jest obosieczny, że dokładnie tak jest. No ale wszyscy tam koledzy, koleżanki z agencji klaskali i mówili, że super, dokładnie tak, my też tak działamy, ale jakby do dzisiaj, jak przechodzimy do przetargu, to się okazuje, że jesteśmy jedyną agencją, która no na przykład właśnie nie chce robić projektów. I ale mBank przeczytał ten artykuł, tak? Maciek Dzierżek z mBanku przeczytał ten artykuł, co więcej, zrobił go załącznikiem do wymagań przetargowych u siebie, więc jak on mi to powiedział... Twój artykuł był załącznikiem tak. do wymagań przetargowych? Jak on mi to powiedział na spotkaniu przetargowym, to ja mu miłość wyznałam. Ja mówię, Maciek, kocham cię. Kocham profesjonalistów i często profesjonalistom mówię, że ich kocham bez żadnych ogródek. Więc jak wystartował ten przetarg MLM-ent na badania i projektowanie do integratora płatności, to ja mówię, kurde, absolutnie musimy to wygrać. Nie ma planu B. Tego klienta bierzemy, wygrywamy. No i tak jakby, tak trafił się właśnie ten projekt, który teraz wychodzi na światło dzienne. Więc jakby warto jednak, myślę. Jak ważna jest dla ciebie praca w życiu? To zależy od okresu w moim życiu. Okej. Okay. A to się zmienia? To się zmienia. Myślę, że teraz jest trochę mniej ważna niż była jeszcze chwilę temu. Okej. Okay. Ale ogólnie, no, odpowiadając na to pytanie, jest zwięźle bardzo ważna. Myślę, że jest na równi z rodziną. Byłam pracoholiczką, to znaczy pracuję dużo, ale też mam takie podejście, że pracować dużo trzeba, jeżeli chce się coś osiągnąć, ale z drugiej strony jednak nie przeginam. A dużo pracujesz, to znaczy ile? No potrafiłam, teraz już tak nie jest, ale potrafiłam pracować normalnie jakby w godzinach roboczych, a potem przynosić pracę do domu i jak dzieci pójdą spać, to cisnąć od 21 do na przykład 2 w nocy jeszcze w jakieś tam zadania. A rano na siłownię i do przedszkola i tak dalej, tak? No. Okej. Okay. ale dzięki różnym... I weekendy też? Też, ale... To co spowodowało, że teraz się, jak mówisz, że byłaś pracoholiczką i się zmieniłaś? Co zmieniam się. Nie wiem, czy już się zmieniłam, bo to chyba myślę też jest proces. Na pewno pomagają mi w tym różne mądre książki, które trafiają w moje ręce i uczą mnie. Jedna z tych, którą ty sam polecasz, 4-godzinny tydzień pracy, Tima Ferrisa, którą długo omijałam. I mówiłam, że taki clickbaitowy tytuł to na pewno nic mądrego w środku, ale... No i do połowy jest dobra, potem się robi clickbaitowa, tak? Tak. Ale jest jedna książka, która jest lepsza. Jedna rzecz, Gary Keller, nie wiem the czy... The one thing. Tak, to jest też... I to jest coś, czego się właśnie cały czas uczę, nie? Żeby tak priorytetyzować... Co jest twoją jedną rzeczą? Jaką jest moją... No właśnie na przykład zrobienie agencji, najlepszej agencji, przez którą sama chciałam być obsługiwana. Okej. Okay.
To jest moją jedną rzeczą, że na przykład są u ciebie seryjni, są u ciebie seryjni przedsiębiorcy, bywają, którzy robią różne firmy, wiele firm, a ja stwierdziłam, że ja chcę mieć jedną najlepszą firmę. Żeby, czyli cisnę w nią, dopóki mi nie wyjdzie na takim poziomie, w którym stwierdzę, że ja jestem absolutnie zadowolona. No, ale gdyby ktoś w tej chwili zapukał i chciał to kupić? No już pukają, pukali. No. Ale to kupują z tobą, czy kupują bez ciebie? Są różne chyba warianty. No dobrze, ktoś zapuka i czy jest cena, którą jest taka cyfra, którą, za którą byś sprzedała? Nie, na razie nie. Ale to wynika z tego, że nie masz następnego pomysłu, czy wynika z czego? To wynika z tego, że, jestem bardzo zadowolona z miejsca, w którym jestem. Okej. Okay. Bardzo lubię moją firmę, bardzo lubię zespół, który mamy. Kocham tych ludzi, kocham zespół, który mamy na pokładzie. Jest mi dobrze, bardzo doceniam właśnie ten punkt i stwierdzam, że jakby nie potrzebuję dużo więcej. Też chyba potrafiłam sobie, niedawno się tego nauczyłam, potrafiłam określić sobie, ile potrzebuję, żeby, również finansowo, ile potrzebuję, żeby być czuć się zadowolonym. Bezpiecznie, czy zadowolonym? Zadowolonym i realizującym te swoje takie ile małe marzenia, które potrzebujesz finansowo, żeby czuć chcę. Się zadowolonym? Mniej niż najlepiej zarabiający pracownik Moby Dicka. Okej. Okay. I to jest dla mnie też szalenie ważna rzecz. Michał Szafrański o tym fajnie opowiedział na jednej z konferencji, że on określał sobie też poziom finansowy, na który musi zapracować, a powyżej tego poziomu już nie musi. I czasem, i to bym chciała w ogóle... No Michał ostatnio popełnił taki tekst, że będzie mniej publiczny i tak dalej. Zresztą zapraszałem go i powiedział, że na razie nie musi odsapnąć. Wyluzować. Także, no tak. I super. I to polecam chyba wszystkim, którzy nas słuchają, żeby sobie potrafili określić, ile potrzebują. Takie piękne słowo, wystarczy. Tak. Ile im wystarczy, bo bardzo często spotykam ludzi, którzy po prostu gonią i nie wiedzą, za czym gonią. Mhm. Mieliśmy tutaj Joannę, która prowadzi taką agencję Zaufana Niania i powiedziała, że najlepszą jej decyzją było wyprowadzenie się z Warszawy. Mhm. A ty się niedawno przeprowadziłaś do Warszawy. Tak. Po co? Żeby móc się częściej spotykać z przyjaciółmi. A masz więcej przyjaciół w Warszawie? Tak. Bo mieszkałaś w Poznaniu, we Wrocławiu, pominęliśmy Katowice i teraz Warszawy, czwarte miasto. Od sierpnia tego roku. Czyli bardzo niedawno. Bardzo, tak. I przeprowadziłam się dlatego, że bardzo nam doskwierała w Katowicach samotność. Okej, okay. A to całkiem duże miasto. Tak, ale Mirek się urodził w Katowicach, więc jakby jest stamtąd, ale nie, te wszystkie znajomości gdzieś tam się pokończyły, więc nie miał tam nikogo. Mieliśmy praktycznie ludzi, z którymi współpracowaliśmy. Mieliśmy dwie takie pary / rodziny, z którymi chcieliśmy się umawiać na sobotnie. A dużo więcej osób znacie w Warszawie, tak? Tak. A agencja została w Katowicach, czy...? Mamy dwa biura. Okej. Okay. I w Katowicach, i w Warszawie. Czyli jeździsz tam i z powrotem? Ja już nie. Mirek jeździ bardziej. To było tak, że... To jest 2 godziny pociągiem, to nie jest takie złe. 2:20. Jest 100 razy lepiej niż autem. Tak. Ja do Sosnowca jeżdżę, to jest 2,7 tak, chyba, tak. Tak. I teraz jak... Bo biuro w Warszawie otworzyliśmy w zeszłym roku. Mhm. I odkąd otworzyliśmy biuro w Warszawie, to ja jeździłam tydzień w tydzień... Do Warszawy. Ponieważ moja rola... Tak się podzieliliśmy z Mirkiem, że ja jestem bardziej na zewnątrz, przy klientach. On jest bardziej przy zespole. Więc tak jak ja jeździłam do Warszawy tydzień w tydzień, tak w tej chwili Mirek jeździ... Do Katowic. No bo tam jest zespół. Tak. Ale to w ogóle myśmy tą przeprowadzkę długo planowali, chyba rok. A czemu? Żeby zrobić to dobrze, żeby nie stracić i na komforcie życia, aha, bo mieliśmy mieszkanie swoje w A w której dzielnicy mieszkacie? Mokotów. A czemu Mokotów? Ponieważ Mirek zrobił analizę, wyszło mu też tam, że jest tam korytarz powietrzny, co było dla nas szalenie ważne a propos jakości powietrza. To jest taki sam smród w Warszawie wszędzie. Czy mieszkałeś w Katowicach? Jeżdżę tam. Ja wysiadając z pociągu w Sosnowcu zakładam maskę. I bardzo dobrze, że zakładasz maskę, ponieważ jak urodziło się moje drugie dziecko, nasze drugie dziecko, w 2016 roku i ona się rodziła w sierpniu, więc jak miała pół roku i przeżywała pierwszą zimę, to ja miałam absolutnie straszne wizje w głowie, jak jej płuca rozwijają się na tym, na tym smogu, kiedy ja Właśnie, a propos drugiego dziecka, czy ten projekt również zrobił już taką dużą przerwę, czy jakoś nie, lepiej sobie poradziłaś szybko, z tym? Tak. Ja już, tak jak po pierwszym dziecku szukam odpowiedzi na pytanie, kim jestem, Wszechświecie, pomóż. Tak przy drugim dziecku nagle wszystko się pozamykało i stwierdziłam tak, I'm complete, wszystko jest okej, wszystko się zgadza. Ja też do pracy wracałam bardzo szybko. Znaczy,
wracałam, nie wracałam. To jest takie złe słowo, wracałam. No we własnej, filmie, masz, no we własnej filmie można tym zarządzić też trochę inaczej, tak, nie? Tak, możesz tak, tak gdzieś tam sobie wyłączać pojedyncze zadania. Karol Sadaj bardzo fajnie opowiadał tutaj całkiem niedawno, że on co prawda pracuje dla Revoluta, ale on może tą pracę włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie. We własnej firmie też tak masz. Mhm. Że ciężko ją jest wyłączyć zawsze, tak, bo pod prysznicem w sobotę rano też przychodzą do głowy pomysły, tak, ale można to włączyć i wyłączyć. Czy bardziej, znaczy, ja chyba nie potrafię tego właśnie, a propos tego pracoholizmu, nie potrafię wyłączyć myślenia o firmie. Ale możesz wyłączyć zaangażowanie na parę godzin, prawda? Tak. Jakieś właśnie zadania, że nie jestem uwiązana przy komputerze, że muszę odebrać telefon, że muszę odpisać na maile. Ale dalej jesteś głównym handlowcem firmy. Głównym handlowcem jestem, ale bardziej takim pozyskiwaczem leadów. Zbieraczem leadów. Czyli kreujesz wizerunek firmy, tak, i powodujesz, że klienci pukają, tak? Mhm. Okay. Ale jakby prowadzenie leada przez debriefing, ofertowanie, zamykanie. To już są kolejne osoby. To już mamy czterech menadżerów, którzy robią to świetnie. To właśnie to pozyskiwanie leadów. Masz bardzo aktywny profil na Instagramie między innymi, gdzie pokazujesz... On jest prywatnym profilem. To jest prywatny profil? Znaczy publiczny. Tylko, że jakby tam pokazuje, jeśli chodzi o formę. Ale tam tak, jest wszystko, od siłowni, dzieci, absolutnie, pracy, wszystkiego tak, innego. Tak. Dlaczego tak? Ale tam nie sprzedaję. No, tam sprzedaję. A co sprzedajesz tam? Co ja tam sprzedaję? Autentyczność. No bo to jesteś mocno, widać taki mocno zapełniony dzień w nim. Tak, no i to jest prawda. Od 6 rano do wieczora, tak? Już nie od 6 rano. Jak przeprowadziliśmy się w Katowicach, mieliśmy trenera personalnego, z którym 3 razy w tygodniu na 6:30 zaczynaliśmy trening. Ale to było genialne. A czemu 6:30? Dlatego, że się nie zastanawiasz, że ci się nie chce, tylko po prostu budzisz, wstajesz się, idziesz. I idziesz, no. To było super. Czyli organizm nie ma czasu zbuntować się, tak? Tak. A ja przeżywałam również momenty, w których chciałam ćwiczyć i lubiłam ćwiczyć, ale szukałam sobie wymówek, dla których, a może pójdę... A byłem w Armenii niedawno, takim miałem wyjeździe z kilkoma panami z crossfitu, właśnie podobnie tłumaczyli. No. Że im wcześniej, tym lepiej, bo nie ma czasu się zastanowić. Masz... Ale wracając do twojego profilu, no, dlaczego tak dużo pokazujesz? Ponieważ dzisiaj chyba w XXI wieku, jak nie jesteś transparentny, to i tak cię z tą transparentnością ścigną. Coś albo tam, dopowiedzą, co gorsza. Albo coś dopowiedzą, wyłowią. Więc, okay, więc poza tym w teście psychologicznym kiedyś wyszło, w teście psychologicznym wyszło mi, że mój umysł to jest 100% ekstrawertyzm. Mhm. Więc tak jak Maciej... To widać na stoliku. Jak Jerzy Sztur śpiewał, że musisz, inaczej się udusisz, to ja chyba tak mam też z tym Instagramem, że musisz. Że czuję potrzebę, żeby tam się pokazywać w tych różnych wielu wymiarach, ale też myślę... I też mam feedback od ludzi taki, że jeżeli mogę pomóc czasem jednej osobie jakąś, nie wiem, poradą, wskazówką, to warto to robić. Czyli ty też pokazujesz taką rzeczywistość zapracowanej osoby, która jest przedsiębiorcą często, że trzeba jechać do Katowic, wracać, z klientem się spotkać, na dzieci znaleźć czas, tak? Tak to poukładać, żeby na wszystko było czas, na co chcę mieć czas. O. A odcinam rzeczy, na które no, nie powinnam tracić to czasu. To jak podejmujesz te wybory, na co chcesz, a na co nie chcesz mieć czasu? No właśnie, określam, na czym mi zależy, nie? Czyli na przykład, jak to określasz? No, na przykład określam z tymi dziećmi kochanymi. Myślę, że wszystkie matki powiedzą, że poświęcają swoim dzieciom za mało czasu. Mhm. To chyba każda mama powie. Ale no, jeżeli uważam, że jest to dla mnie ważne, te dzieci jednak, no to tak powinnam zagospodarować sobie na przykład weekend, żeby wziąć córkę starszą na babski weekend gdzieś do jakiegoś fajnego miejsca z basenem. A to rozdzielacie się i jeździcie w ten sposób? Różne konfiguracje robimy. Różne konfiguracje robimy. Też właśnie gdzieś przeczytałam, że warto robić osobne rzeczy z dziećmi. Nie, tak, że ich zawsze razem brać, tylko właśnie coś osobnego z jedną, coś osobnego z drugą, żeby mieć swój własny czas. Czasem ja wyjeżdżam, chociaż rzadziej. Ja wyjeżdżam sobie sama też. Pamiętam, jak pojechałam raz na weekend do Wrocławia. Taki na nic nie muszący. Sama ze sobą. Mirek często też wyjeżdża, też do Wrocławia z kolei do swojego przyjaciela, żeby się zresetować. Mhm. Więc robimy absolutnie różne konfiguracje, wyjeżdżając w różne miejsca, czy to na urlopy, na wakacje. To wracając do biznesu z mężem, jak to jest? Z tym mężem fantastycznie. Okej.
Ale to pomaga, jeżeli z mężem robisz biznes? Czy przeszkadza? Czy to ułatwia komunikację? Bo to jest, twój mąż jest również twoim wspólnikiem. Tak. Tak? Czyli czasami macie... I przyjacielem, to akurat bardzo dobra cecha. No ale to są zupełnie inne rozmowy z przyjacielem, zupełnie inne rozmowy z mężem. Jak mąż jest przyjacielem, to zajebiste, ale też zupełnie inne rozmowy ze wspólnikiem. Mhm. Powiedziałeś, że niedawno zakładaliście spółkę. Mhm. To jak zdecydowaliście, że podzielicie udziały i tak dalej, i tak dalej? To była prosta rozmowa? Czy tak. To była... Tak? Mhm. Proste, ja biorę 1% więcej. Nie, no proste, ale... Pewnie chcesz zapytać, czy polecam? Następne albo, pytanie mam, czy polecasz, tak? Albo czy to warto, czy to można pracować z mężem, chłopakiem, partnerem? Ja mam na to pytanie dwie odpowiedzi, bo mam i... A często dostajesz to pytanie? Okej. Okay. Mam na to pytanie dwie odpowiedzi, bo mam dwie sytuacje. Z moim pierwszym mężem, z którym jestem już po rozwodzie, skoro mam drugiego męża, odpowiedziałabym na to pytanie, że się nie da pracować razem. W sensie, będąc w związku, nie, powinieneś to rozdzielić. Ale teraz jestem absolutnie zdania, że da się. Więc w zależności, w którym momencie byś mnie zapytał, tak bym odpowiedziała. Ale wszystko się to sprawdza do tego, czy robisz to z osobą, która jest dopasowana do ciebie. Co w ogóle zadanie jakieś, jeżeli realizujesz jakieś zadanie z osobą, która jest do ciebie dopasowana. Ale jak macie rozmowy biznesowe? Mhm. To, że jesteście ze sobą razem, wam pomaga, czy przeszkadza w tych rozmowach? Takie czysto biznesowe, musicie zdecydować, czy wziąć klienta, czy zatrudnić osobę, czy zwolnić osobę, czy wypłacić dywidendy, czy zostawić zysk, tego typu dyskusje. Ani nie pomaga, ani nie przeszkadza. W sensie nie da się tego ocenić zero-jedynkowo, tak. Okay. Ale też jakby dbamy o pewną higienę, że jak mamy jakąś decyzję biznesową do podjęcia, to sobie wstawiamy w kalendarz normalne spotkanie, gdzie siadamy i po prostu rozmawiamy. Ale wtedy to się przestawia w sposobie rozmowy? Nie, znaczy przestawia, nie przestawia, nie wiem. My w ogóle w pracy jesteśmy... Inni? W pracy pracujemy, po pracy tańczymy. Co widziałeś ostatnio pewnie. ale no właśnie, no, znowu... Z pierwszym moim mężem mieliśmy coś takiego, że gdzieś tam te takie relacje prywatne ukazywały się gdzieś tam w otoczeniu, w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Tutaj jakby mamy to w naturalny sposób rozdzielone, nie wiesz, nie buziaczkujemy się, nie, co, kochanie, a jaką decyzję byś podjął? Nie mamy takich, wiesz, historii, po prostu dbamy o to, umiemy to robić, a może tak, o właśnie, może jesteśmy po prostu tak dopasowani, że w ogóle o tym nie myślimy. Jak zadasz mi to pytanie, jest. Jak mi zadasz to pytanie... Ciężko ci na nie odpowiedzieć, nie? Bo po prostu, no, po prostu to dobrze, działa. To inne pytanie. Jaką najlepszą decyzję podjąłeś w życiu? Rozwód z pierwszym mężem. Okej. Okay. Rozwiniesz to? No to była bardzo trudna decyzja, oczywiście. No domyślam się. Cholernie chyba jedno mieliście dziecko. Jedno z może najtrudniejsze w moim życiu. Mhm. I też niełatwa, i też nie podejmowana od razu, ale no jestem wdzięczna sobie za nią. Myślę, że mój były mąż też jest za nią wdzięczny. Macie dobrą relację? Mamy dobrą relację, ale też musieliśmy sobie ją wypracować. Mhm. I to jest akurat przykład naszego związku, który był niedopasowany, więc ja sobie w pewnym momencie uświadomiłam na przykładzie mojej córki. Alena była, ja lubię mówić, że Alena była soczewką naszego związku, w której mogliśmy się przeglądać i jak ona się urodziła, to stwierdziłam, że jesteśmy po prostu niedopasowani. Te symptomy były wcześniej, ale machałam na nie ręką i mówiłam, a jakoś to będzie, ale jak urodziło się dziecko, no to dziecko zmienia tak bardzo perspektywę i optykę, że stwierdziłam, że kurczę, no jednak nie jesteśmy najlepiej dobraną parą i teraz co z tym robimy? I rozmawialiśmy ze sobą i wspieraliśmy się z zewnątrz, na różnych terapiach, rozmawiając ze specjalistami również w tym obszarze. Czyli to nie było takie hop-siup, tylko... Nie. Też chyba więcej do tych osób, do psychologów, seksuologów chodziłam ja, bo gdzieś tam było hasło, że to jest mój problem. Okej. Okay. Więc chciałam I to był twój problem? Ja miałam problem taki właśnie, jak to... Czy... To jest pierwsze pytanie, które się zadawało, czy można się rozstać, czy wypada, skoro dziecko ma półtora roku, bo wtedy żeśmy się rozstawali. Mhm. Jak Alena miała półtora roku, to żeśmy się rozstawali. Miałam też absolutne myślenie, czy
Co powie na to Alena właśnie, jak będzie starsza? Czy ona będzie mi wdzięczna? Znaczy, jak dziecko może być wdzięczne w ogóle za rozstanie z rodzicem? Dla niej to jest trochę naturalny stan, bo ona się wychowała w takim stanie, że jest osobno. No tak? to było jedno z pytań, które ja zadałam do psycholożki. Słuchaj, czy kiedy lepiej to zrobić, tak? Kiedy dziecko ma 8 lat przykładowo, czy kiedy dziecko jest młodsze? No i ona mi oczywiście odbiła pytaniem na pytanie. Profesjonaliści tak robią, że nie dają gotowych odpowiedzi, tylko zadają właściwe pytania. I ona mi zadała, że jakby Monika, jakby zastanów się, jaką matką chcesz być, co chcesz jej pokazywać. Czy chcesz jej pokazywać, że jest matka wkurzona, która jest niezadowolona, która przychodzi do domu i rzuca piorunami, jest nieszczęśliwa. Czy chcesz pokazywać matkę zadowoloną, nawet jeżeli, no właśnie, bo ja też wtedy, jak ja myślałam o odejściu, to ja też nie miałam za bardzo planu B, to znaczy faceta, do którego odchodzę. Więc nie miałam takiego poczucia, że jak teraz odejdę, to ten następny związek już będzie 100% trafiony. I też zadałam, a co jak ja będę miała 3 mężów? Ona mówiła, no dobra, ale jeżeli będziesz po prostu przy każdym mężu zadowolona, kwitła, pewna siebie, pogodzona z rzeczywistością i szczęśliwa, no to chyba taką chcesz, żeby cię córka oglądała, nie? Więc stwierdziłam, że dobra, skoro już wiem, że ten związek nie przetrwa próby czasu, to następna decyzja była właśnie kiedy. I dosyć szybko podjęłam decyzję, że to w takim razie lepiej szybciej. Czyli to była twoja decyzja? Tak, to była moja decyzja, która była bardzo trudną decyzją. I jak z perspektywy czasu na to patrzysz? No to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Jeżeli nie najlepsza, jak mówiłaś. Jeżeli nie najlepsza, ponieważ no, dzięki temu jestem w związku, otworzyłam możliwość na związek, który jest fenomenalny. Można o nim kręcić filmy wręcz. Zresztą historia tego związku też jest ciekawa. No i też niespalanie energii w życiu prywatnym na to, co nie wychodzi w życiu prywatnym, uwalnia energię na to, co możesz robić w życiu zawodowym. Czyli, no bo każdy ma określony zasób energii, więc albo ją przeznaczasz na trawienie się jakimiś problemami i złymi emocjami, albo kierujesz ją właśnie w czyli jak spełnienie zawodowe. W domu jest zawodowe. Wszystko poukładane, to wtedy masz dużo więcej energii na absolutnie zewnątrz, tak? Więc na przykład no nie byłoby własnej firmy, nie byłoby Moby Dicka, gdyby miała niepoukładane życie prywatne. Więc tak to odbieram. Co daje ci najwięcej energii lub satysfakcji w życiu? Ruch. Ale ruch w sensie sport, tak? I niekoniecznie. Sport, i ruch, i to, że się dużo dzieje. Ja lubię, jak się dużo dzieje. Energię dają mi ludzie, przypadkowi ludzie, często spotykani w nieokreślonych konfiguracjach. No to, że mam fajnie w domu, mam fajnego męża, mam fajne córy. To jest coś, co daje mi taki spokój. Czyli masz i bazę, i dużo ruchu, tak? Tak. Okay. Tak. A do czego dążysz? Do równowagi. Nie dążę do szczęścia, bo szczęście już sobie wypracowałam. A na czym polega twoja równowaga? No wiesz, cały wszechświat, wiesz, rynki dążą do równowagi, wszystko dąży do równowagi, przyroda dąży też do równowagi, więc myślę, że ja się wpasuję w ten trend, żeby dążyć do równowagi i gdzieś tam balansować pomiędzy pracą, rodziną, przyjaciółmi, a zdrowiem. To jest ta teoria czterech palników, myślę, o którym mi powiedział z kolei Bartek Pucek. I jak on mi o niej powiedział, a ja potem doczytałem, ja mówię, kurczę, tak, to jest dokładnie... Balansowanie, żeby się nic nie przypalało, tak? I to był też moment pogodzenia się z pewnym niespełnieniem. Bo zawsze miałam taką... Niespełnieniem? Tak, bo ja miałam zawsze taką... A, że wszystkie palniki nie mogą być na 100%. Tak? Dokładnie. Bo ja chciałam... gdzieś tam sobie benchmarkowałam się do wielkich przedsiębiorców. Chciałam być w rankingu Deloitte'a Fast 50. Czyli właśnie gdzieś tam skaczę do tego, co sobie oglądam. To takie zewnętrzne rozpoznanie twojej boskości. No, potwierdzenie. Ale wiesz co, ale jak sobie myślę, że 2 lata temu, jak żeśmy się minęli z Fast 50, zabrakło nam 3%, żeby być setną firmą w tym rankingu Deloitte. To jedno z najlepszych miejsc na liście najbogatszych osób w Polsce, to nie załapać się na te pierwsze 100, nie? No, ale na początku się bardzo wkurzałam, a potem sobie pomyślałam, kurde, wow, jesteśmy firmą na rynku IT, nie posiadając produktu,
nie tworząc oprogramowania, działając tylko jakby na tym, na badaniach i na projektowaniu i tak się minąć z tą setką, to chyba jest niezły wynik, nie? No, chyba niezły. Ale nie wydrukowali. Ale nie, więc ja na początku się skupiałam, że nie wydrukowali. Ale znowu wracam do tego, że jak trawisz energię na tym, czego nie masz, to jakby nie doceniasz tego... Czyli dążysz tego... do równowagi dzięki takim lekcjom właśnie, dzięki takim lekcjom. A co dają ci porażki w życiu? Porażki to lekcje. Okej. Okay. I, ale też daje im sobie czas, czyli nie ze wszystkiego potrafię wyciągnąć wniosek od razu, jak na przykład z tym case'em przetargu. Zadziało się, byłam wkurzona i myślałam, że wiesz, no, skoro taki klient nam minął i nie wygrałam go, to ale poniekąd już... ten tekst spowodował, że wpłynęłaś na rynek, tak? Nie do końca myślę, że nie, tak bo będzie. Ja wpłynęłam na rynek już od razu w 2012, jak wystąpiłam na największej konferencji w branży Internet Beta z prelekcją dlaczego agencje interaktywne nie powinny sprzedawać mobile. Więc ja miałam swoje sposoby wpływania na rynek praktycznie od razu. A właśnie, wykłady i prelekcje. No. A po co je robisz? Po co je robię? No dlatego, że mi to wychodzi. Dlatego, że jest to kontynuacja mojej kariery tanecznej. Dlatego te buty? Tylko te. Nie, nie dlatego. Te buty z innych względów. To jest osobny wątek. Ale jakby, bo też nie wszyscy to wiedzą, że 10 lat tańczyłam zawodowo. Stąd te moje tutaj znowu kolejne artefakty, medale. Są medale. 2000, 2001. Tak, tu są też zdjęcia. To możesz sobie obejrzeć, jak ja wyglądałam kiedyś. Dobrze. Bo to jest ważny wątek życiowy. 10 lat tańczyłam zawodowo w różnych formacjach i w formacjach, które jeździły na mistrzostwa Polski, świata, zdobywać... Stąd ta energia i ten ruch dla ciebie takie różne ważne. Laury, tak. No bo zaczęłam tańczyć, jak miałam 10 lat, a skończyłam tańczyć, jak miałam 20, idąc do pierwszej pracy. 3 lata przed You Can Dance. Jakbym tańczyła You Can Dance by było, to podejrzewam, żebym poszła na casting, więc... No była u nas Tina Papazian, która była w You Can Dance, opowiadała, że to wcale nie jest takie... Że nie chodzi tam rewelacyjne o taniec. Przeżycie, nie. Że tam nie chodzi... Wiem. Tam chodzi o materiał, o który można nagrać. Medialny, tak. O produkt medialny, to sobie zdaję z tego sprawę, no ale jakby znowu z zazdrością patrzyłam na przykład na Rufiego, czy na tych zwycięzców. Ja mówię, kurde, a twój image jest taki naturalny, czy wypracowany? Wydaje mi się, że naturalny, w sensie... Okay. Że to jesteś ty? Tak. Okay. Chociaż ja teraz już trochę lepiej wyglądam niż kiedyś. Nie, bo jeszcze do niedawna na przykład miałam wygolony bok, którym pewnie coś próbowałam powiedzieć. Do niedawna taki miałam lekko buty. Punkowy, tak? Tak, miałam buty, te są klasycznymi szpilkami. A ja nosiłam takie buty, które wchodziły pierwsze na scenę. To znaczy, miałam dużo zdjęć z konferencji, to są zdjęcia dostępne w internecie, które były robione mnie tylko od kolan w dół. Okay. Czy jakieś kadry z konferencji, jak Mikowska występowała, to najpierw pokazywała. No ja mam buty związane z moim wypadkiem na hulajnodze, bo to, ale to w osobnym odcinku. Wiem, współczuję ci, ale no na przykład jednym z tych takich elementów wizerunku były buty, które potem porzuciłam, zamieniłam na sneakersy, a też porzuciłam ze względów zdrowotnych, bo jak się okazało, że... Kręgosłup to jedno, czyli taki przeprost też w miednicy, który skutkuje czasem śmieszną postawą i wyglądam, będąc osobą szczupłą, czasem wyglądam jak w trzecim miesiącu ciąży, bo gdzieś tam właśnie ta miednica tak się tutaj przekręca, ale miałam stan przedzwyrodnieniowy na stopie. W lewej stopie. Mhm. No ja jestem, też twoi goście czasem opowiadali, że jakby przeginali bardzo, tak, że gdzieś tam kończyli w szpitalu, pozwolili sobie jakby przekroczyć. A ty rozumiesz, złapałaś to przed. A ja mam tak w życiu, że właśnie ta moja równowaga, o którą pytałeś, polega na tym, że jak ja czuję, że przeginam, to ja się cofam jakby sprzed tej granicy. Czyli nie mam takich spektakularnych, wiesz, to historii. A propos przeginania, czy mogłabyś coś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo wspomogło twój rozwój? Poszukać więcej tych wdruków, takich wkrętów, które... Wdruków, o których ja mówiłem w solo, tak? Tak, czyli takich rzeczy, które muszę. Ja już zaczęłam to robić jakiś czas temu, zanim jeszcze wpadłam na to w twoim odcinku. Ale na przykład jedną z rzeczy, których się chyba już prawie pozbyłam, to jest właśnie udowadnianie czegoś, że muszę, że potrafię. Sobie czy innym? Chyba sobie, a może innym? Znaczy mi się wydaje, że udowadniam innym.
A to się okazuje, że to jest wdruk takiej chyba mojej mamy, która zawsze mówiła, jak przychodziłam ze szkoły z oceną 4+, to się mama pytała, czemu tylko nie piątka. Czemu nie piątka? Więc... Z plusem najlepiej. Nie? Najlepiej z plusem. Więc ja miałam właśnie takie poczucie udowadniania i pokazywania i na przykład udowadniałam wiele lat, że nie trzeba być w Warszawie, czyli gdybyś, żeby robić biznes. Czyli nie? Gdybyś przestał... A nie przeprowadziliście się do Warszawy z powodu biznesu. No nie biznesu. Z tego powodu, dokładnie. Czyli rzeczą, którą mogłabyś przestać robić, to... Szukać więcej jeszcze takich wkrętek, które mam. Nie? Udowadnianie jest tą najświeższą z tego, co słyszę, i najbardziej do rozpracowania. Już właśnie coraz bardziej przepracowywaną, że już chyba... Znaczy nie, ja już jestem... Masz już jej świadomość, jeszcze jej nie wyłączyłaś. Wyłączam ją coraz więcej, ale na pewno i absolutnie już jestem na tym etapie, że już nie muszę. Zawsze, czy tylko czasami? No nie wiem, drugi ślub brałam na przykład, bo chciałam, a nie musiałam. Okej. Firmę, no właśnie, nie muszę skalować, nie muszę sprzedawać. Mimo iż pojawiają się różne propozycje, to stwierdzam, że właśnie nie muszę. Odkręciłam sobie już właśnie to, jak patrzyłam na takich przedsiębiorców, nie wiem, jak Leszek Kaniuk czy Stefan Batory, którzy również u ciebie byli, to sobie wcześniej myślałam, że wow, ja też bym tak chciała takie, wiesz. Ale to ma swój koszt. To ma swój dokładnie. Koszt. Dokładnie. Czy Basia Piasek, która mówi, no Basia powiedziała, że będzie miliard złotych i tak dalej. Tak. Miliard dolarów, przepraszam. Miliard dolarów, no. Nawet do tego pewno dojdzie, ale to jest kwestia, co nas napędza, tak? Tak, ale no właśnie to jest dokładnie też to, co ty powiedziałeś, ale to chciałam powiedzieć, że to jest te koszty. Im wyższy cel, tym wyższe koszty tegoż celu. Te zewnętrzne koszty bywają bardzo duże. Tak. Jaką masz supermoc? Dwie mam chyba. Kreatywność i wyczucie czasu. Mamy jedną supermoc. Jaką masz supermoc? Chyba bym powiedziała, że jednak kreatywność. Okej, okay, tu się mogę zgodzić. Tak. Kreatywność. I to jest też ważne, czym kreatywność jest, bo polecam film na Netflixie, Creative Brain. Bardzo dobre. Który mówi o tym, czym ta kreatywność jest, że to nie jest właśnie nie wiadomo co, tak? To jest umiejętność łączenia kropek, o tym mówiła Basia Piasek, że... W Niecodzienniku mamy takie nagranie o innowacyjności, także też pójdzie to całkiem tak. Niedługo. Więc jakby to jest to, że z różnych miejsc, osób, zdarzeń, potrafię właśnie wyciągać takie pojedyncze kropeczki, które sobie potem włączę w odpowiednim momencie. Niekoniecznie od razu, ale w którymś momencie. Czy to jeśli chodzi o zatrudnienie ludzi, czy to chodzi o projekty, które realizujemy dla klientów. Okay. Bo też jest tak, że no, jak na przykład pracujemy dla banku, to nie bierzemy doświadczeń tylko z innych banków, tylko szukamy doświadczeń z absolutnie każdej branży, która mogłaby pracować na korzyść strategii, czy to banku, czy to... To z Tima Ferrisa pobierając, no. Twoje Power Five, te 5 osób, które ma wpływ na ciebie i pomaga ci się rozwijać, to? To będzie długa odpowiedź na to pytanie. 5 osób. Ja bym powiedziała o typach. Typach. Pierwsza to jest, otaczam się siłą rzeczy mężem, mój mąż. Monika otacza się typami. Pierwsza, mój mąż, mój przyjaciel, mój kochanek, mój wspólnik. To jest jakby wszystko w jednym u niego. Druga to przyjaciele, bo mam parę osób, z którymi idę przez życie. Gosia Bręczewska, Kamil Brzeziński, Anita Kijanka, Sołkiewicz, Robert. No dobra, już bym mogła wymieniać. Jakby co chciałam wymieniać dalej, moi drodzy przyjaciele, ale Maciek mi przerwał, więc nie mogę wszystkich nazwisk wymienić. Trzeci typ to są profesjonaliści. Różni branżowi, tacy ale jak oni... Bartek, który ci o palnikach powiedział, tak? Dokładnie, ale to nie są osoby, które śledzę na bieżąco na co dzień, bo to może być właśnie Bartek Płucek, to może być Tomek Skórski, to może być Bartek Majewski, to są często nasi mądrzy ale klienci. Ale śledzisz ich wirtualnie, czy spotykasz się? Spotykam się, okay. Bardzo często się spotykam, ja miałam chociażby ze wspomnianym Bartkiem parę takich spotkań, gdzie też przychodziłam się podpytać o parę rzeczy. To są też profesjonaliści gdzieś tam zagraniczni. Nie wiem, Mark Curtis, współzałożyciel Agencji Międzynarodowej Fjord, Jared Spool, Luke Wróblewski od Mobile'a. Jakie typy jeszcze? Czwartą osobą to jest profesjonalistka wszechczasów, moim zdaniem. O. Stefanie Germanotta. A nie znam. Lady Gaga. Okej. Okay. Nie wszyscy ją znają. To akurat nie jest mój typ muzyki, ale dziewczyna jest z Long Island, ja jestem z Long Island, tylko, także że ona rozumiem. Tylko, że ona ma wiele typów muzyki, które popełniła w swojej karierze, ale dlaczego akurat ona? Ponieważ ona jest właśnie też taką profesjonalistką, którą absolutnie
Obserwuję od samego początku jej kariery zawodowej, czyli 2007 mniej więcej rok, a polecam też dokument 5'2", dokument o niej, i tam jest taki jeden moment, który sobie szczególnie cenię, jak ona się przygotowuje do któregoś ze swoich show i jest strasznie zirytowana na swojego asystenta, który dał jej marynarkę, w której ma występować, ale bez podszewki. I ona mówi, że jakby nie może się przygotować, nie może zrobić właściwie tej próby, jeżeli nie ma wszystkich elementów, które będzie miała na scenie. Które będzie miała tam. Więc to jest taka osoba skrajnie pilnująca wszelkich detali. To był takim dokument o Madonnie też, jak miała trasę koncertową i też są takie właśnie kawałki. Tak, więc ja na przykład od niej się uczę tego, żeby się przygotowywać i stwierdzam, że rzeczy przygotowane wychodzą lepiej. Monika przyniosła teczkę materiałów, oprócz tego, co widać na stole, które planowała prezentować, ale nie pozwoliliśmy znaczy, jej na to. Znaczy nie planowała, to jak się rozmowa potoczy, tak się potoczy, nie? I piąta osoba, znaczy czyli piąty typ. Bardzo przygotowana na tą rozmowę. Tak, no bo wiesz, trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć chyba, nie? To różnie bywa. Ja tak różnie miałam, ja bardzo mocno szłam na skąta. Piąty typ? Przypadkowi ludzie, to już powiedziałam, ale... W jaki sposób przypadkowi ludzie wiesz co, no, na przykład... są w twoim Power Five? Na przykład, studenci. Jestem wykładowcą na studiach, bo w ogóle miałam też okres w życiu, że byłam wykładowcą na wielu uczelniach. Teraz sobie zostawiłam jedną. Którą? Uniwersytet SWPS, studia podyplomowe User Experience Design. I tam byłam i mentorką przez 3 lata. Kolejny rok z rzędu 6 jestem wykładowcą. A co dają ci właśnie przypadkowi ludzie? No właśnie te kuleczki, te kropeczki, które się gdzieś tam zbierają do mojego kamyczka. Okay. Do koszyczka, z których mogę sobie potem coś powyciągać. Na przykład... Czyli to jest ta kreatywność, gdzie łączysz różne źródła w jeden nurt, tak? Tak, ale ostatnio mogę też na takich zajęciach, jak sobie rozmawialiśmy o tym, jak się pracuje w Moby Dicku, takie życie prawdziwe. I rozmawiałam o tym na forum i jeden ze studentów właśnie mówi, a czy nie rekrutujemy teraz menadżerów? A rekrutujemy. No to się umawiam do ciebie na rozmowę. Fantastycznie. Właśnie są takie przypadkowe osoby, przypadkowe historie, których nie jesteś w stanie zaplanować, a dla mnie no one są szalenie ważnym aspektem, tym elementem, że ta przypadkowość u mnie, daje sobie pozwolenie na tą przypadkowość. Znowu wracam do tego, co powiedziałam na początku, czyli że to projektowanie to jest o tym słuchaniu tego, co Wszechświat mówi do ciebie, więc jak on ci może jakąś tam osobę na drodze wysyła, widzisz, to też mam kolejne bransoletki. Że nic nie dzieje się przypadkowo, a wszystko idzie ku dobremu. Okay. Mam takie tutaj wygrawerowane. A czyli... co chciałabyś robić? 3 rzeczy, które chciałabyś robić za 3 lata, to? W ogóle to chciałabym utrzymać poziom szczęścia i zadowolenia, które mam, ale to tak bazowo. Patrząc na ciebie, to ambitne, bo jest wysoki ten poziom. No to, żeby tak było. Okej. Okay. O tym powiedziałam, ale powtórzę. Zbudować agencję, przez którą sama bym chciała być obsługiwana. Merytorycznie już to mamy, absolutnie, jeśli chodzi o tę robotę, co robimy, ale jeszcze mi chodzi o takie detale i smaczki, które nie zgadzają... Niekoniecznie rozmiar, rozumiem. Nie, absolutnie. To nie musi być wielka firma, to ma być firma marzeń, tak? Nie, to ma być firma tak nie więcej chyba niż 40-50 osób. Nie chcę iść w firmie 200-osobową, bo ta firma musi robić projekty, musi sprzedawać, a ja mam komfort, że wybieram klientów już, z którymi chcę współpracować, wybieram osoby do pracy, nie muszę, wiesz, wszystkich przyjmować. Więc to jest ta pierwsza rzecz, w sensie to... Trzy rzeczy za 3 lata, jesteśmy na drugiej rzeczy. Druga rzecz, to bym powiedziała, że trochę chciałabym się postawić o większą rozpoznawalność, większą popularność, po czyli to, żeby... bycie na podium jest dla ciebie ważne. Na piedestale, na scenie? Na scenie bardziej. Dobrze. Na podium nie, bo podium może przyjąć... Na scenie. Tak. Bo mam... Rozpoznawalność w jakim obszarze? W obszarze tych idei, o których mówię, czyli na przykład idei tego środka, tego balansu. Uważam, a czyli niekoniecznie coś... biznesowo, tylko życiowo również? To jest ze sobą powiązane. Okej. Okay. Uważam, że życie prywatne bez tego życia biznesowego, w sensie to się sumuje na jedno, do jednej linii jednak. A trzecia rzecz? Chciałabym mieć psa. Pies jest ostatnio takim dość powtarzalnym. Tu jest piękny pies, tak? To jest mój Morus. Owczarek. Owczarek niemiecki, który żył 13 lat i to jest moje marzenie, które... No miałem owczarka, jak się urodziłem, takiego, co pilnował, bo chyba 6 roku życia dożył mojego. Tak, także wiem, jak to jest. Więc tak.
To są te trzy. To kiedy będziesz miała tego psa? W ciągu 3 lat? No nie wiem, negocjuję z Mirkiem, ponieważ on mówi o tym, że najpierw musimy mieć dom, żeby mieć psa. Na razie mieszkamy w mieszkaniu wynajętym. Pytanie, czy będziemy mieszkać za 3 lata w domu? Jeśli nie, to wystarczy, żebym miał psa. Okej. Dziękuję ci ślicznie. Co chciałabyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy? Zrobię rondo do początku, czyli jakby, że projektowanie to jest słuchanie siebie, swojej intuicji, danie sobie kredytu zaufania do siebie samego. Słuchanie tego, co inni mówią, przetwarzanie tych informacji, wnioskowanie i działanie, podejmowanie działania, czasem zmiana, która jest nieprzyjemna, która jest trudna, o której się właśnie nie mówi często. Myślę, że też dzisiaj opowiedziałam o takich rzeczach, o których normalnie nie opowiadam, ale wierzę w tą autentyczność i wierzę w to, że może to komuś... A ta audycja też wydobywa czasami z ludzi ciekawe tematy. Jesteś osobą, która, jak zobaczyłam w ogóle ciebie w internecie, a widziałam ciebie chyba w linku od Adama Jasionkiewicza, jak Adam Jasionkiewicz poszerował gdzieś w internecie, a tak na początku tego roku. Tylko że on poszerował czyjś wcześniejszy odcinek. Jak zobaczyłam w ogóle, ja ciebie nie znałam wcześniej, więc jak zobaczyłam po prostu faceta... Poznaliśmy się przez audycję. Jak zobaczyłam faceta mega uśmiechniętego, bo ty aż promieniejesz, w sensie uśmiejesz się całą buzią, w śmiesznej, fajnej koszulce. Jak mnie nie boli prawa połowa ciała, tak po wypadku. W kolorowej koszulce i to, jak w ogóle prowadzisz ten program, jakie pytania zadajesz, sobie myślałam, kurde, to jest facet, który jest w stanie ze mną zrobić fajną rozmowę, więc serdecznie... Zobaczymy, jak to wyszło. Serdecznie dziękuję. Ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję wam. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy na Zaprojektuj swoje życie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, na dole jest pole do komentarzu. Trzeba napisać. Jeżeli słuchacie nas na iTunesie, też koniecznie napiszcie komentarz, subskrybujcie, lajkujcie. Walczymy ze sztuczną inteligencją, żeby być jak najwyżej w rankingach, żeby coraz więcej was mogło nas oglądać. Dziękuję ślicznie.